zachowajcie ciszę. Ta ekspedycja różni się od poprzednich. Jest znacznie bardziej niezwykła. Siemane, jestem Sawit, to jest oczywiście Hearthstone, moi drodzy, porozmawiamy o czterech kartach, które wejdą do gry, moi drodzy, już niedługo z dodatkiem Podróż do Wnętrza Un'Goro. Moi drodzy, cztery karty są naprawdę wybitne, a my zaczniemy to jeszcze w dodatku z kopyta, ponieważ z kartą legendarną, z zaklęciem legendarnym i to, moi drodzy, dla kapłana. Jednak zanim powiem dokładnie, na czym polega ta karta, a jest o czym mówić, to chciałem tylko zaznaczyć, że mechanika użyta w tej karcie, zupełnie nowa, wprowadzona do Hearthstone'a, była już kiedyś, moi drodzy, kiedy się pojawiła na kreatywnych kartach, bardzo mi się spodobała, a będzie to, moi drodzy, karta z mechaniką zadanie i nagroda. Przebudzenie stworzycieli. Moi drodzy, zanim zaczniemy mówić w ogóle, co robi ta karta, warto zaznaczyć, że karty z zadaniem i nagrodą działają dosyć podobnie jak sekrety. To znaczy one wiszą gdzieś tam obok naszego bohatera, z tego co udało mi się doczytać. I, że tak powiem, widzimy i my, i nasz przeciwnik, nasz postęp w wykonywaniu tego zadania. W tym przypadku przebudzenie stworzycieli daje nam zadanie przyzwania 7 stronników z agonią, a za to dostajemy nagrodę Amarę Strażniczkę Nadziei. Rozumiem, że nagrody także, no jeśli to są stronnicy, to są to stronnicy, których dodajemy sobie do ręki. Raczej nie wtasujemy sobie ani ich do talii, ani nie wystawiamy ich od razu na stół. Dodajemy ich do ręki. A samo, moi drodzy, zaklęcie też jest ważne, że dostajemy je na samym początku gry. Jest to specjalne zaklęcie legendarne, abyśmy mogli tylko jedno takowe mieć w talii i dostajemy je w pierwszej turze od razu. Możemy je sobie skastować w pierwszej za jeden many, przez co bardzo ładnie wypełniamy ten slot za jeden many, który mimo wszystko u Priesta, oprócz Gorliwej Kapłanki, po tym jak wyleci Piskle z zmierzchu, ponieważ tak powiem, wyrotuje Czarna Góra, no nie będzie miał praktycznie nic. W sensie będziemy mieli albo Gorliwą Kapłankę, albo to Przebudzenie Stworzycieli. Ale teraz, Amara Strażniczka Nadziei, którą dostajemy jako nagrodę za wykonanie tego zadania, jest postacią za 5 many 8-8 z prowokacją, która okrzykiem bojowym ustawia zdrowie naszego bohatera na 40. Jest to mechanika, która została użyta już w grze jak najbardziej, ustawianie zdrowia na konkretną wartość jak najbardziej. W przypadku Alexstrasy jednak było to o tyle uniwersalne, że w żaden sposób nie przekraczaliśmy obecnych limitów na zdrowie. Amara jest pierwszą kartą, która pozwala wyjść naszemu bohaterowi ponad 30 życia. Są oczywiście karty takie jak Majordomus Executus, które zmniejszają pułap naszego życia do 8 i nie możemy wyjść powyżej 8. Alexstrasa co prawda ustawia zdrowie bohatera na 15, ale tak jakby nie zmniejsza lub nie zwiększa jego obecnego pułapu. To jest, znaczy, inaczej, zwiększa w przypadku Majordomusa, ale jak mamy 30 życia, to Alexstrasa nie redukuje nam pułapu zdrowia do góra 15, tak? To nie jest, że tak powiem, zakapowane na górze. Amara Strażniczka Nadziei, jak rozumiem, że nie dość, że nas uleczy aż do 40, to jeszcze zwiększy to nasze maksymalne zdrowie, co w przypadku Priesta będzie bardzo, bardzo przydatne, gdyż wiele gier Priesta, na przykład z jakimś Freeze Mage'em, który co prawda jakoś tam już nie będzie, myślę, że aż tak bardzo szalał, ale z jakimiś takimi ala OTK dekami miał dosyć słaby matchup na jakimś Anything z Osą Paladynem, ponieważ po prostu no, to 30 życia to nie był żaden problem dla Anything Paladyna, aby je zadać w jednej turze, to naprawdę się nie trzeba było jakoś bardzo spinać. 40 może być już pewien problem. Poza tym Amara jest świetną odpowiedzią, moi drodzy, na agro, no bo 5 many 8-8, które jeszcze nas leczy, i tu bardzo ważne, moi drodzy, jest odniesienie, leczy nas praktycznie tak jak Reno Jackson. Dużo osób lamentuje i płacze i bardzo narzeka, i ja myślę, że jestem także jedną z nich, na tym, że Reno Jackson zostanie wyrotowany, ponieważ jest to naprawdę fajna karta, która stworzyła własny archetyp, sprawiła, że mnóstwo innych kart pojawiło się w mecie, w dekach i naprawdę ta pojedyncza karta zrobiła bardzo, bardzo dużo dla gry, a teraz po prostu wyrotuje i co? I mamy powiedzieć, Reno, żegnaj. Może i tak, ale możemy powiedzieć Amaro, witaj, ponieważ Amara jest jak najbardziej kartą, którą możemy grać, a tak naprawdę to Przebudzenie Stworzycieli w Reno deku, czyli deku po prostu, gdzie nie mamy dwóch kopii dowolnej karty. Dodatkowo możemy grać oczywiście w tym samym deku Kozakusa, który nigdzie się póki co nie wybiera, więc pasuje to idealnie. Ale moi drodzy, teraz można powiedzieć, ta najmniej przyjemna sprawa z tą kartą, ponieważ czy to jest w ogóle grywalne? Okej, no to zacznijmy od tego, że sobie popatrzymy na postaci Priesta z agonią. No bo na tej, że tak powiem, byśmy od razu popatrzyli, ponieważ jest to karta dla Priesta, jest to scenaria z agoniami. No i co mamy? No nie mamy nic. Mamy zmienny cień i kustosza muzeum. To jest mało. To znaczy, powiem w ten sposób. Zagranie Amary po piątej turze, w szóstej, w siódmej, ósmej,
No, im dalej, że tak powiem, będziemy szli, im później będzie w grze, tym no, Amara będzie mniejsze miała value. No wiadomo, że zagranie już w 10 turze postaci 8-8 to nie jest szał. Więc najlepiej by było, jakbyśmy mogli Amarę zagrać w 5 turze. To by było w ogóle marzenie, prawda? No, marzenie to by było na pewno, nie wiem czy do końca do ziszczenia, ponieważ zagranie dwóch zmiennych cieni w early game, zagranie dwóch kustoszy w muzeum daje nam praktycznie tylko dwie postaci z agonią. Okej, okay, są też fajne karty z agonią early game'owe, takie jak Pani Mixtur, jest zbieracz upów, no okej, okay, no, ale co, będziemy na siłę grali dwie Pani Mixtur, które jeszcze w dodatku możemy nie dobrać w tym early game'ie, dobra, jedną dobierzemy. W drugiej turze zagrawamy zbieracza upów. W trzeciej golema zbożowego. Nie da się tak zrobić, moi drodzy, według mnie. Chyba to musiał być bardzo, bardzo szczególny draw, aby w piątej turze zagrać Amarę. To jest po prostu niemożliwe, bo do piątej tury możemy co turę rzucać jednego stronnika i nie da się to po prostu tego robić bardziej wydajnie. W sensie, jeśli byśmy chcieli rzucać więcej tych stronników, to też musielibyśmy jakoś dobierać kartę, to jest kolejna mana, a jednak 1, 2, 3, znaczy 2, 3, 4, ponieważ pierwszą turę już mamy zalokowaną na przebudzenie stworzycieli, bo na to też trzeba wydać manę. 2, 3, 4, no jeśli uda wam się tam 7 stronników i to jeszcze zagonią, i to nie takich stronników zagonią, którzy będą, wiecie, typu, możliwe dodani z nadchodzącym dodatkiem, typu dzik szablo skalny, tylko to będzie, nie wiem, dzik Amaro Strażniko Nadziei Skalny, który za jeden man będzie postacią 1-1, która agonią będzie leczył nas za 1. No ja nie mówię o takich postaciach, które gramy ultra na siłę. No nie, fajnie było, gdyby te postacie z agonią poza tym po prostu były ok. I tak ogromny uśmiech, uśmiech bardzo szeroki, powiedziałbym, dają nam twórcy gry, ponieważ od razu wiemy, że te sekrety, znaczy te zadania, nagrody, karty będziemy mogli dostawać od razu na samym początku gry, więc nie będzie tego problemu, że dostanę takie zaklęcie w late game'ie, kiedy już zagrałem i tak większość moich postaci zagonił i po prostu nie będzie się dało aktywować tego. Amara, moi drodzy, wygląda bardzo fajnie, sama mechanika wygląda super, to, że ktoś już kiedyś na kreatywnych kartach wymyślił, po prostu sprawia, że mi łezka wzruszenia praktycznie w oku stoi. Ale to nie jest grywalne. Na ten obecny moment nie. Stanowcze nie. To jest, w sensie, ja zupełnie kasuję tę kartę, nawet nie rozważam jej wkładania do talii, ponieważ to trzeba się dużo napracować, ale może nie będzie to aż tak bardzo, bardzo problematyczne, jeśli z kolejnymi kartami, a pamiętajmy, że podróż do wnętrza, do wnętrza Ungoro, przepraszam, jest rozszerzeniem, więc będziemy mieli dużo karcioszek i dużo tych karcioszek może być bardzo, bardzo fajnych, a może być to tani stronnik z agonią, ale moi drodzy, przynajmniej jeszcze trzy karty i kolejna karta wprowadzająca nową mechanikę, karta tym razem dla druida. Sama karta, powiedziałbym, że jest fatalna, gdyż już się nad nią zastanawiam. Każda możliwość tej karty jest po prostu beznadziejna, ale co ona robi? Ponieważ, że tak powiem, nie hejtujmy, zanim zobaczymy. 5-5-4, okrzyk bojowy, adaptuj bestia, zielony długoszyjec. Bestia dla druida, adaptuj. Mechanika adaptuj jest bardzo ciekawa, ponieważ jest takim, można powiedzieć, kontynuacją w jakimś sensie, rozwinięciem, następcą, alternatywą do mechaniki odkryj. Jest to mechanika, która pozwala nam na wybranie jednego z trzech efektów z puli sumarycznie 6 efektów. Efekty są następujące. Od takich najbanalniejszych jak Furia Wichru, Boska Tarcza, Prowokacja, takie bardzo standardowe, mamy nie może zostać wybrany jako cel zaklęcia lub mocy specjalnej, czyli coś takiego jak mamy na przykład na Baśniowym Smoku. Możemy także dostać plus 3 do ataku, też raczej banał, i agonię przez dwie rośliny 1-1. Spodziewam się, że te rośliny są po prostu stronnikami 1-1, tutaj nie ma żadnych, że tak powiem, haczyków. Wszystkie te dodatki wyglądają fajnie, w sensie jeśli mógłbym sobie za darmo to nałożyć na dowolną postać w moim deku, jakoś, nie wiem, nie może zostać wybrane jako celem, nie może zostać wybrane jako cel zaklęć lub mocy specjalnej, albo jakaś tam furia wichrów na jakiejś postaci, czy tam inne rzeczy, wygląda to super. Ale teraz dobra, spójrzmy na tę kartę jeszcze raz. 5 many, 5-4. Okej. Okay. Zróbmy sobie szybko podsumowanie tego, jakby ona wyglądała na przykład z prowokacją. Nie, goblicki ochroniarz to nie jest coś, co chcemy grać nigdy. Tym bardziej, że jest postać za 4 many identyczna. Power Creep, który już został wałkowany 1000 milionów razy i już nawet wstyd mi do tego wracać, więc nie patrzmy na tę kartę. Ale z prowokacją wygląda fatalnie. Z boską tarczą to 5 many, 5-4. Z boską tarczą? Nie? Nie? Bo to po prostu spingujemy tą boską tarczę. Dużo nie osiągnęliśmy. Okej, prowokacja. No coś, co ma więcej ataku niż życia, to nie jest dobra prowokacja, więc to już powiedzieliśmy. Plus 3 do ataku. 5 many, 8, 4?
Okej, znajdźmy sobie jakąś analogię. 7 many, 9, 5, ognisty ogar, też bestia. Tutaj, czyli byśmy mieli za 2 many mniej, minus 1 do ataku. Znaczy minus 1 do zdrowia, minus 1 do ataku. Wygląda fajnie, no bo jak wiecie, za mniej niż 2 many dostajemy tylko minus 1 do statystyk. Nadal zachowujemy to, że to jest bestia. Wygląda okej. Czy ognisty ogar jest... Nie! Nie jest grany. Nie? Ani trochę. Nigdzie. Nigdzie absolutnie. Co ważniejsze też, zielony długoszyjec jest postacią, którą stosunkowo łatwo zabić. Ginie od takich popularnych kart jak oczywiście Kilkomand, zatrzymany, bez problemu. Oli Rook plus trade jakiegoś małego tokenika. Frostbolt i pingnięcie. Spell Power, tajemniczy wybuch. Nie wiem, idźmy dalej. Paladyn. Bez problemu, True Silver wchodzi to bez najmniejszych kłopotów. W Priście może być nawet Shadower Death, bez problemu, albo może się tradeować na jakieś postaci, nie wiem, typu zmienny cień, który kosztuje mniej, a wiemy, że Agonia już w Priście będzie bardzo pożądana. W Łotrze, nie wiem, może to być zwykłe Viscerate, zabija to bez problemu. W Szamanie, Spell Power, albo Widmowe Pazury, jeśli będą w ogóle jeszcze grane, albo na przykład Spell Power Błyskawica, czy też, nie wiem, Eksplozja Lawy. No i można wymieniać tak dalej, i tak dalej. W sensie 4 życia po prostu ginie zawsze. I jakiego to by nie miało efektu, to jest bardzo łatwo zabić, więc najlepsze według mnie, co możemy na tym dostać, to jest albo ryzykowna furia wichrów i trzymanie kciuków za to, żeby to przeżyło, albo po prostu wybranie nie może zostać wybrane jako cel zaklęć lub mocy specjalnej i wtedy się robi ciekawie, bo już wtedy nie można tego dopingować, to jest całkiem fajna postać, no bo 5 ataku to jest całkiem sporo, to jest jakieś zagrożenie na stole, ale zróbmy sobie taką wycieczkę archeologiczną do Naxxramas, do bardzo, bardzo dawnego dodatku. 5 many, zgadza się. Widmowy rycerz. Troszeczkę inne statystyki, specjalnie mówię inne, ponieważ tu mamy plus 2 do ataku, minus 1 do... znaczy plus 2 do zdrowia, minus 1 do ataku w porównaniu do tego zielonego długoszyjca. Jest to karta neutralna. Powiedziałbym, że o wiele lepsza od tego długoszyjca, w tej jego wersji nie może stać wybrane jako cel zaklęć i tak dalej. Ponieważ widmowego rycerza jednak trzeba naprawdę się potrejdować. No tutaj zielonego długoszyjca wystarczy, że... No co, wtradujemy jakiegoś drop za 2, za atakiem 3, jeszcze coś tam innego wtradujemy i koniec. A w sumie to możemy to w ogóle zostawić na stole. Jakie to jest zagrożenie? To jest 5 many 5-4. No, to nie jest zagrożenie. To nie jest coś problematycznego. To nie jest Doktor Hook, to nie jest Gadżeton, to nie jest Sylvana, to nie jest, no, można by wymieniać. Fajnie, że została nam pokazana ta mechanika Adaptuj, to jest bardzo, bardzo ciekawe i mi się ogromnie ona podoba, będę zawsze ogromnym fanem mechanik, które łączą w sobie RNG i jednak jakiś nasz wybór, ponieważ jeśli dostajemy, bo dostajemy z tych 6 opcji 3, no ale z tych 3 możemy wybrać tak samo dokładnie, jak działa to w mechanice Odkryj i według mnie to jest super, bardzo fajnie, że jest taka, może nie tyle powiedziałbym następca, to raczej alternatywa do mechaniki Odkryj, że nie ma takiego odwrócenia się zupełnie od tego genialnego, jak to już kiedyś podkreślałem, pomysłu i fajnie, że coś takiego zostało wprowadzone. Sam zielony długoszyjec to jest raczej... To nie jest raczej coś. Następna rzecz, która też raczej nie jest czymś, aczkolwiek nie hejtujmy karty, póki jej nie zobaczymy. 2 many, 2-2 Pyros. Legendarna karta dla maga, która agonią cofa tę kartę do ręki jako 6-6 o koszcie 6, a później ten sam Pyros 6-6 o koszcie 6 zostaje cofnięty do ręki i staje się postacią 10-10 o koszcie 10. Za każdym razem jest to postać, tak powiem, tylko mająca agonię, ale mająca także bardzo ciekawy keyword, ponieważ jest to żywiołak. Ja nie mówię, że no wygląda jak żywiołak, to pewnie to żywiołak. Nie, w Hearthstone'ie będą żywiołaki. Będzie nowe tak zwane plemię, nowa rasa, czy jakkolwiek chcemy to nazywać, tak jak są bestie, mechy, smoki, cokolwiek, tak teraz będziemy mieli żywiołaki. I żywiołak wody razem z ogromną ilością żywiołaków, które są w szamanie, a nie zostały jeszcze aktywowane, typu, nie wiem, grzmiący żywiołak, wyzwolony żywiołak tam wcześniej, tutaj żywiołak, którego dostajemy z młota zmierzchu, żywiołak ziemi, żywiołak ognia i wiele kart, które nawet słowa żywiołak nie mają w swojej nazwie, zostaną, że tak powiem, obdarzone tym właśnie keywordem żywiołaka. Niszczyciele Ogniostraży jest bardzo dobrym przykładem. Nie mamy tutaj słowa żywiołak, a jest to żywiołak. On co prawda wyrotuje z Czarną Górą, ale to ogólnie rzecz biorąc. Oczywiście, nie wiadomo, jakie będą miały synergie między sobą żywiołaki. Mechy lubiły bardzo szybko pojawiać się na stole, robić jakieś fajne mechowe rzeczy, dodawać spare party, fajnie. Smoki lubiły robić coś, jeśli mamy smoka w ręce. Bestie, no już bestie, no, ponieważ tutaj powiem na stałe w Hearthstone, to robią wszelakie rzeczy, od boostowania się, nie wiem, zadawania obrażeń, mnóstwo rzeczy. Jestem ciekawy, jak będą współgrały ze sobą żywiołaki. Też Pyros jest bardzo ciekawą kartą, której nie mieliśmy jako takiej. Aczkolwiek, no ej, to jest karta legendarna i ona, najlepsze, co ma nam do zaoferowania, to są statystyki.
karta klasowa, legendarna, no coś mi tu nie pasuje po prostu, to jest, ta karta po prostu wygląda na strasznie taką banalną w swoim stworzeniu, no come on. Rzuciłeś to za 2 many 2-2, dostajesz słabe statystyki, później za 6 many 6-6, dostajesz znowu słabe statystyki, w sensie przez dwie tak jakby formy tej karty są gorsze, obiektywnie gorsze, znaczy zależy od tego, jakie będą synergie od żywiołaków, ale na razie bez synergii z żywiołakami, to jest gorszy ogryz głazograbych lub gorszy dowolny drop za 2. Naprawdę. Na razie wygląda to fatalnie, myślę, że te synergie z żywiołakami jakoś przekonają nas do grania, aczkolwiek domaga także trzeba było dodać całkiem sporo żywiołaków, bo jak tak spojrzymy, to o ile szaman praktycznie co drugiego stronnik to jest żywiołak, o tyle tutaj... Ja do końca nie jestem w stanie stwierdzić, czy eteryczny archanista to jest żywiołak. To nie wygląda na żywiołaka. Jedyne, czego jestem w 100% pewien, to jest to, że żywiołakiem jest oczywiście żywiołak wody, który jest swoją drogą bardzo dobrym żywiołakiem, ale jeśli będzie tylko jedynym, no to nie. Więc mi osobiście ta karta się średnio podoba, nie jest ani trochę w żaden sposób interesująca, ale myślę, że może być grana, jeśli te synergie z żywiołakami będą jakieś super, bo Mark sam w sobie jest po prostu bardzo dobrą klasą, więc jeśli damy mu coś takiego, jak na przykład kiedyś mechy, jak Freeze Mage'a, cokolwiek, jak te żywiołaki będą jakoś działać, to myślę, że Mark bardzo chętnie się nimi zajmie. A przed nami ostatnia karta, która nie wprowadza żadnych nowych mechanik, ale moi drodzy, bardzo ładnie kończy ten mój cały wybór tą nutką nadziei. Tą nutką nadziei, moi drodzy, o czym? 5 many, zaklęcie dla szamana, które ma przeciążenie 2, a zadaje ono 15 obrażeń pomiędzy rozdzielonych losowo pomiędzy wszystkich stronników. Czyli jest to kolejne podejście do dania szamanowi dobrego AoE. Czy to jest finalne, w końcu dobre podejście? Nie wiem, trudno by powiedzieć, ponieważ AoE są fajne, jak są na przykład burzą z piorunami, gdzie możemy to zagrać mając jakiś stół, albo jako sposób na poprawienie naszych trade'ów, albo jako wyzerowanie naszego stołu przeciwnika, ukaranie go za to, że nie wykonał jakichś fajnych trade'ów. Wulkan? Wulkan jest czymś takim jak niszczycielskie żywioły, że słuchajcie, sorry, ale musicie grać, albo gracie kontrolnego szamana i to takiego mega kontrolnego, że tutaj no po prostu granie early game'u z Wulkanem jest no znowu takim trochę strzałem w plecy, to jest tak jak granie early game'u, strzałem w plecy, tak, dokładnie w plecy, granie early game'u jakiegoś zoo z piekielnym ogniem. No to się nie klei po prostu, to nie ma sensu zabijać własnego stołu. Dlatego to jest kolejne podejście do stworzenia kontrolnego archetypu do szamana, ta nutka nadziei, która gdzieś tam wisi, to oczywiście, że może szaman będzie grał bardziej kontrolnie i mimo, że trochę tak szyderczy głos mam i lekko ironiczny mówiąc to, to nie będzie troga, nie będzie totemicznego golema, nerfa dostaje oczywiście widmowe pazury, naprawdę ten core tego stricte early game'u, tego 1 do 3 many early game'u, czy 1 do 2 many early game'u szamana, zostaje po prostu wycięty do zera. I może to w jakimś sensie delikatnie zasugeruje szamanom, żeby hej, masz taki wulkan, może go zagraj, to fajna karta. Warto też zaznaczyć, że nie będzie już niszczycielskich żywiołów, bo one są w wielkim turnieju, więc to tam wszystko będzie tam rotować i się będzie zmieniać. Ale znowu, pozostają burza z piorunami, pozostaje Malstrom, więc możemy kombinować, możemy próbować, aczkolwiek ja nadal myślę, że pozostanę przy tym moim lekko ironicznym tonie, że no nie oszukujmy się, moi drodzy, ale kontrolnej mety to nie będzie, jakbyśmy bardzo nie chcieli, aczkolwiek mamy nadzieję, tak jak zawsze, że się mylę. To są dopiero 4 karty, myślę, że bardzo skopa zaczęły te 4 karty, ponieważ mamy 4 karty i 2 zupełnie nowe, myślę, że bardzo ciekawe mechaniki, które co prawda na tych dwóch kartach, które je symbolizują, czyli na Amarze, znaczy tak naprawdę nie Amarze, tylko Przebudzeniu Stworzycieli i na zielono długoszyjcu, nie będzie to świetnie działało na tych kartach, ale sama idea według mnie jest świetna i a tak jak powiedziałem, łezka kręci mi się wokół, jak pomyślę o tym, że ktoś kiedyś do kreatywnych kart wysłał i to nawet całkiem sporo właśnie takich przykładowych kart z zadaniem i nagrodą. Kiedyś, kiedy nawet ten dodatek w ogóle nie był w naszych snach i marzeniach. Moi drodzy, mam nadzieję, że podróż do wnętrza Ungoro, zawsze zapominam tej bardzo nietypowej nazwy, mam nadzieję, że podróż do wnętrza Ungoro będzie kolejnym fantastycznym dodatkiem, który wstrząśnie metą. Jestem ciekawy waszych opinii, nie na tyle na temat tych kart, bo myślę, że trudno jest mówić coś o tych kartach, ale o samych mechanikach, bo otwierają one bardzo szeroko drzwi do
fajnej, kreatywnej, nowej mety, a to jest dokładnie to, co chcemy zobaczyć z wejściem kolejnego rozszerzenia, kolejnego rozszerzenia, moi drodzy, a rozszerzymy metę porządnie, bo to będzie no pewnie co najmniej 120 kolejnych kart, z których znamy naprawdę ten czubek góry lodowej, a myślę, że ta góra lodowa będzie tylko i wyłącznie bardzo fajnym i ciekawym zaskoczeniem i kolejnymi rzeczami, które po prostu wszą z tą metą. Ja się nie mogę doczekać naprawdę tego dodatku, mimo że te karty, te cztery są według mnie zupełnie fatalne, ale kolejne mam nadzieję, że będą niesamowite. No a póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!